Frogwares to studio, które chyba każdy zna za sprawą ich cyklu gier o przygodach Sherlocka Holmesa. Sama mam ich kilka zaliczonych na swoim koncie i bawiłam się przy nich na tyle dobrze, że nie mogłam doczekać się zagrania w ich zupełnie inne, a jednocześnie podobne dzieło, a mianowicie The Sinking City. Frogwares już kiedyś eksperymentowało z Lovecraftem, więc liczyłam na solidną produkcję, zabugowaną jak diabli, ale za to nagradzającą niewygodę opowiadaną historią, do odkrycia której sami się przyczynimy. Jeśli jesteście ciekawi, czy gra pod tym względem spełniła oczekiwania, to zapraszam do materiału. W The Sinking City wcielamy się w Charlesa Reeda, byłego żołnierza marynarki wojennej, który obecnie para się zawodem prywatnego detektywa. To na zlecenie tajemniczego nieznajomego, ale i za sprawą dziwnych i dręczących go koszmarów, przybywa do nadmorskiego miasteczka Oakmont, zmagającego się ze skutkami straszliwej powodzi, która wywróciła życie jego mieszkańców do góry nogami w alternatywnych latach 20. ubiegłego wieku. Przygodę zaczynamy od dzielnicy portowej, gdzie owe skutki są najbardziej widoczne. Zalane uliczki, zniszczone budynki, truchła małych i wielkich ryb rozkładających się na ulicach i towarzysząca temu wszystkiemu niepokojąca i nieprzystępna atmosfera robią niesamowite wrażenie i nadają takiego klimatu, że skacząca co chwilą ilość klatek, przycinki i absurdalne zachowanie NPC-ów nie były mi w stanie tego popsuć. Tak byłam tym wszystkim zachwycona. Zwłaszcza, że już na samym początku trafiamy na zadanie, które rzuca światło na sytuację społeczną i ekonomiczną miasta, w którym każdy obcy traktowany jest jak najgorsze zło, a za walutę służą naboje, które są w stanie ochronić właściciela przed atakiem zarówno ludzi, jak i grasujących po mieście dziwacznych stworzeń, a także wprowadza nas w tajniki zawodu. Pod tym względem protagonista nie jest zwyczajnym detektywem, bo posiada kilka asów w rękawie, ale o tym opowiem bardziej szczegółowo później. Innym rejonom miasta również się dostało, chociaż standardowo najbardziej ucierpieli ci biedni i inni. Bo jak na produkcję inspirowaną Lovecraftem nie mogło zabraknąć tu kwestii rasizmu i czystości ras. Bo jeśli znacie osobistą historię pisarza, to pewnie już wiecie, że ten samotny neurotyk nienawidził wszystkiego co egzotyczne, inne i niewpasowujące się w ramy jego światopoglądu. Dlatego w grze spotkamy liczne przejawy dyskryminacji wobec imigrantów z Innsmouth i alternatywy dla Ku Klux Klanu, a z innej beczki znalazły się tu nawet subtelne odniesienia do ruchu sufrażystek. Jest to pokazane naprawdę fajnie i niejednokrotnie czułam dyskomfort i obrzydzenie wskutek zdarzeń rozgrywających się na ekranie. The Sinking City wpasowuje się w ramy gry przygodowej z elementami RPG, w której i prowadzimy śledztwa, i walczymy z potworami, wykonując zadania główne, jak i poboczne. Przy okazji chcę zaznaczyć, że ja ogrywałam wersję podstawową z DLC wzbogacającym przygodę o kilka nowych przedmiotów, jak na przykład strój, ale nie dane mi było poznać trzech misji z dodatku Necronomicon. W moim przypadku było więc to 9 całkiem rozbudowanych misji głównych i 13 dłuższych lub krótszych misji pobocznych, a całość gry udało mi się ukończyć w trochę ponad 20 godzin. Gra posiada 3 poziomy trudności, odrębny dla potyczek z przeciwnikami i odrębny dla zabawy detektywa. W obu przypadkach zaczynałam z poziomem trudnym, ale szybko zmieniłam go na łatwy. Nie dlatego, że było za trudno, ale dlatego, że ten sprawiał, że cała rozgrywka była znacznie bardziej żmudna. Zacznijmy więc od samej walki, bo tu jest jej niestety sporo. Niestety, bo nie dostarczy ona żadnej satysfakcji, chociaż w teorii może brzmieć to zupełnie inaczej. Nasz bohater może zarówno korzystać z broni do walki wręcz w postaci szpadla, który jest przydatny na mniejszych przeciwników, jak i z broni palnej, wśród której znajdziemy pistolet, rewolwer, strzelbę, karabin czy Tommy Gunna. Oprócz tego możemy stawiać wynyki i rzucać granatami. Arsenał jednak powiększa nam się z postępem fabularnym i na początku zaczynamy jedynie z pistoletem. Każda z broni palnych przydaje się w różnych sytuacjach i wymaga innych naboi, które albo dostajemy w nagrodę za ukończenie zadań, albo znajdujemy w lokacjach, albo wytwarzamy na ekranie ekwipunku z odpowiednich składników. Większy poziom trudności potyczek polega więc na rzadszym znajdowaniu komponentów, jak i mocniejszych przeciwnikach. A ty w grze, nie licząc ludzi, znajdziemy jedynie 6 rodzajów, na których natkniemy się już na samym początku gry. Bardzo szybko więc poznajemy schematy ich ataków i poruszania się, więc zabijanie ich nie stanowi problemu i szybko staje się uciążliwym obowiązkiem. I chociaż różnorodność nie powala, to jednak nie w tym tkwi największa bolączka walki.
Widać, że ta jest zaprojektowana przez studio, nie mające w tej dziedzinie doświadczenia. I chociaż nie wyszło tragicznie, to dla mnie gra zdecydowanie zyskałaby, gdyby twórcy obyli się bez tego elementu. Tak to niestety wyszło bardzo mdło, topornie i nudno. Do tego absurdalnym wydawało mi się nagromadzenie aż tylu abominacji w jednym miejscu. Zwłaszcza, że twórcy czerpią masę inspiracji z Lovecrafta, ale jednocześnie nie umieli zrozumieć, w czym tkwi siła jego opowiadań. Tutaj nic nie zostaje pozostawione naszej wyobraźni, mało rzeczy możemy kwestionować i coś, co mogłoby nas straszyć, gdy stajemy z nim do walki, zbyt szybko staje się śmieszne i komiczne. A jestem pewna, że nie taki zabieg chcieli osiągnąć twórcy. Z kolei poziom trudności w aspekcie związanym z detektywistyczną robotą polegał na tym, że gra po prostu nas informowała, czy zebraliśmy wszystkie wskazówki w lokacji, czy tylko kluczowe elementy i czy mamy już wszystko, co niezbędne do złożenia jakiejś zagadki w kupę. Poziom trudny tego nie ma, więc owa trudność, jeśli można ją tak nazwać, polega na tym, że kluczymy po lokacji do czasu, aż faktycznie nie poczujemy, że nie przeszukaliśmy każdego zakamarka i niczego nie pominęliśmy. Miałam nadzieję, że to będzie się raczej wiązało z wymagającymi do rozwiązania sprawami, nieoczywistymi poszlakami czy możliwością błędnego połączenia dowodów, ale nie. Tu wszystko opiera się jedynie na żmudności, bo nie da się źle rozwiązać sprawy i nie ma szans, aby coś doprowadziło nas do błędnego rozwiązania. A jak wygląda sama zabawa w detektywa? Wchodząc do lokacji niezbędnej do popchnięcia zadania do przodu, skupiamy się na znalezieniu wszystkiego, co przybliży nas do rozwiązania go. W tym celu wchodzimy w interakcję z licznymi przedmiotami. Nad większością z nich, gdy zbliżymy się do nich dostatecznie blisko, ukaże się ikonka, że możemy dany przedmiot zbadać. Wtedy albo bohater skwituje coś wypowiadaną przez siebie kwestią, a my dostaniemy wpis w dzienniku, albo będziemy mogli przyjrzeć mu się z bliska. Często jednak to nie wystarczy, bo spora część przedmiotu wymaga od nas skorzystania z naszych specjalnych umiejętności. Te pozwalają nam przedrzeć się przez zasłonę iluzji i tak jakby pozwalają zajrzeć w przeszłość. Często zdarza się, że w lokacjach za wydawałoby się solidną ścianą skrywa się pokój, więc trzeba wejść w specjalny tryb spostrzegania, aby znaleźć fałszywy obiekt i przedrzeć się przez jego iluzję. Często też możemy użyć fragment z przeszłości ze sprawą retrokognitywnej zdolności ukazującej sugestywny obraz i towarzyszące mu dialogi, które ukazują, co się w danym miejscu zdarzyło albo do czego konkretnie przydał się ów przedmiot. Jeszcze inna opcja polega na wejściu w mgłę przeszłości, gdzie widzimy zarysy postaci i słyszymy ich dialogi. I naszym zadaniem jest uporządkowanie owych scenek chronologicznie, co i tak nie pozostawia nam pola do wyobraźni, bo bohater wszystko podsumowuje i wysnuwa wnioski za nas. Każde ważne dla sprawy dowody i wskazówki pojawiają się w naszym pałacu myśli, służącym do składania wszystkiego w całość. Tam łączymy jedne z drugimi, a te stopniowo prowadzą nas do rozwiązania zagadki. Nigdy jednak nie sprawią, że dojdziemy do kompletnie fałszywego wyjaśnienia, ale mogą doprowadzić nas do różnych wniosków dotyczących tej samej postaci czy zdarzenia. Jednak to, co wybierzemy w czasie dedukcji, nie jest ostatecznym rozwiązaniem zadania. Znalazło się tu również przeszukiwanie archiwów, ale jest to tak samo proste i nigdy nie znajdziemy niepotrzebnej informacji. Przez to też, chociaż z opisu może brzmieć to fajnie, nie czułam się kompletnie jakbym była detektywem i faktycznie miała realny wpływ na rozwój śledztwa, a raczej jakbym była marionetką w rękach twórców, którzy pod osłoną czegoś ciekawego i skomplikowanego ukrywają płytkość najważniejszego elementu gry. Przyznaję jednak, że nie od razu miałam takie wrażenie. Gra posiada elementy RPG w postaci zdobywania poziomów i rozwijania umiejętności bohatera w jednym z trzech drzewek. Awansujemy po zdobyciu określonej liczby punktów doświadczenia zdobywanych za zabijanie przeciwników, nagrodę za ukończenie zadań i znajdowanie wszystkich poszlak w danej miejscówce. Każdy poziom to jeden punkt, który możemy przydzielić, aby zwiększyć poziom życia lub poczytalności Charlesa, ilość punktów zdobywanych za ukończenie zadań, efektywniej kraftować naboje i apteczki, czy zwiększyć magazynek w jednej z broni palnych. Jest tego trochę i na koniec gry miałam odkryte ponad 2/3 drzewek. Zadania w grze prowadzą nas przez całe miasto, składające się z 7 dzielnic. Nie należą one do małych i część podróży zmuszeni jesteśmy przejść na piechotę, a część odbyć za pomocą łodzi, bo w dalszym stopniu duża jego część jest zalana.
Na szczęście w każdej z dzielnic znajdziemy kilka budek telefonicznych, które pozwalają nam na teleportowanie się od jednej do drugiej, co potrafiło znacznie przyspieszyć rozgrywkę. Co prawda najpierw trzeba było je odkryć, ale zawsze. Jedyny minus tej teleportacji jest taki, że nie możemy przenieść się z dowolnego miejsca na mapie do konkretnej budki, tylko najpierw musimy dojść do jednej z nich, aby móc przenieść się do drugiej i dopiero stamtąd kontynuować przeprawę. A to niestety wydłużało niepotrzebnie czas podróży i częstowało nas za każdym razem loadingiem. Ale za to ogromnie podobał mi się projekt lokacji każdej z tych dzielnic, bo w każdej z nich panował jakiś konkretny styl i motyw i czuć było, że to tu twórcy włożyli największe serce. I tak Salvation Harbor płynął klimat industrialny, który od razu sugerował, że trafiliśmy do dzielnicy przemysłowo-rzemieślniczej, w której liczne były magazyny, fabryki itd. A Old Grove, pełny ogrodzonych, kilkupoziomowych rezydencji, nie można było pomylić z dzielnicą dla biedoty. I chociaż lokacje wyglądają naprawdę bardzo ładnie, a gra posiada otwarty świat, to eksplorowanie go bez żadnego questa nie ma najmniejszego sensu. W Sinking City możemy wejść jedynie do budynków, które na drzwiach mają namalowane specjalne znaczki. Jeśli jednak wejdziemy do takiego domu, ot tak, to w większości przypadków czeka nas nudna potyczka, może kilka skrzynek i tyle, albo zwyczajnie puste pomieszczenie. Nawet jeśli znajdziemy spalone zwłoki, przykute kajdankami do rury i ślady krwi, to nasz bohater przejdzie koło tego, jak gdyby nigdy nic. Bo dopiero po otrzymaniu zadania, każącego udać nam się do tej lokacji, będziemy mogli w tym miejscu coś z tym zrobić. A nasz bohater zacznie zauważać, że w sumie to znalazł się w miejscu zbrodni. I jeśli się nie mylę, każdy budynek, do którego możemy wejść, będzie potrzebny do któregoś zadania. Więc nie ma co tracić czasu na ich uprzednie zwiedzanie. Bo nawet jeśli chcielibyśmy oczyścić je ze stworów wcześniej, to te i tak się respawnują za każdym razem, gdy wejdziemy do budynku na nowo. Chociaż podejrzewam, że to mógł być bug. Powtarzający się za każdym razem, ale z tą grą nigdy nie wiadomo. Czas przejść do samej historii i jej zakończenia, zadań i towarzyszących im decyzji i występujących w grze bohaterów, które mogę określić jako nierówne. Część zadań pobocznych wydawała mi się ciekawsza od tych głównych, a inne z kolei były wtórne i niezbyt ciekawe, bo polegają na odwiedzaniu lokacji porozrzucanych po mapie w celu znalezienia albo jakiejś notatki, albo zabiciu przeciwników. Problem w tym, że niektóre można łatwo pominąć, bo stają się dostępne dopiero po przejściu konkretnego zadania głównego, albo otrzymujemy je od postaci w żaden sposób nie wyróżniającej się z tłumu, która na dodatek nie jest zaznaczona w żaden sposób. I tak chociażby przez totalnie dziki przypadek natknęłam się na typka na targu rybnym, który stał sobie po boku jak gdyby nigdy nic. Zadania główne również były nierówne, za co obwiniam ich konstrukcję. Każdy, dosłownie każdy quest polegał na tym, że musieliśmy coś zdobyć, z kimś porozmawiać albo gdzieś się udać. Ale zawsze los rzucał nam dziwne kłody pod nogi. Bo a to ktoś został porwany, więc najpierw musimy pochodzić po kilku miejscówkach, aby osobę odnaleźć. Albo wymagany przedmiot został przez kogoś zabrany, więc musimy dowiedzieć się przez kogo i gdzie. A to wejście do miejscówki wymaga zdobycia najpierw klucza czy czegokolwiek. Ani razu nie zdarzyło się, że trzeba było coś osiągnąć i wystarczyło udać się do związanego z tym miejsca, bo z góry wiedzieliśmy, że idziemy tam po nic. Bo i tak, to czego faktycznie szukamy, znajdziemy na sam koniec zadania, obejmującego podróż po kilkunastu lokacjach. I nie zrozumcie mnie źle, bo taki schemat zazwyczaj się sprawdza, jeśli jest całkiem logiczny i twórcy owym schematem starają się również jakoś szaflować. A ten tutaj przypominał to, co znamy z kreskówek czy bajek dla dzieci. Nie było żadnych zaskoczeń pod tym względem i udając się gdzieś, można było spodziewać się, co nas tam czeka i jak będzie to przebiegać. Plusem owych zadań było jednak inne rozwiązanie, zależne od podejmowanych przez nas decyzji, które zazwyczaj polegały na wyborze oczywistego mniejszego zła. Niektóre dawały dodatkowo możliwość alternatywnego rozwiązania, co daje sporo satysfakcji, zwłaszcza kiedy żadna z dwóch, powiedzmy głównych i oczywistych opcji, nie do końca nam odpowiada. W innych jednak takich możliwości zabrakło. I tak stojąc przed wyborem wsparcia morderczego kultu, który na dłuższą metę będzie odpowiedzialny za liczne śmierci i masakry, czy możliwością zdetronizowania jego wpływów poprzez uśmiercenie niewinnych mieszkańców, nie mamy możliwości niewybrania żadnej z nich i odwrócenia się na pięcie, bo w sumie dlaczego jako przyjezdny detektyw mielibyśmy angażować się w coś takiego? Przez to, mimo że gra posiada elementy RPG, nie mogę jej taką nazwać, bo nie czułam, że podejmowane wybory pasują do wykreowania
zaplanowanej wizji mojego bohatera. Po zakończeniu każdego z zadań w naszym pokoju hotelowym czeka nas informacja z wycinka gazety, której czytamy, jak nasze decyzje wpłynęły na miasto. Ale tylko czytamy, bo nie licząc kilku przypadków, nie zauważymy różnic w mieście. Do tego część występujących w grze postaci, wydawałoby się kreowanych jako ważne dla przedstawionej tu historii, pojawia się na potrzeby jednego, góra dwóch questów, a potem nie są kompletnie potrzebne. I w dosyć dziwny sposób zostaje przerwany ich wątek. A przynajmniej ja miałam takie wrażenie i dlatego też większość postaci pobocznych jest nijaka i bez charakteru. I bądąc już przy opowiadanej historii, to ta może zakończyć się na jeden z trzech sposobów, niezależnie od decyzji podejmowanych przez całą grę. I tu chyba czekało mnie największe rozczarowanie, bo moment kulminacyjny ukazany był poprzez około 10-sekundową scenkę i tyle. Koniec. Nie czułam satysfakcji ani nagrody z przejścia gry, a końcowy etap dosyć mocno się ciągnie. Ale najgorsze w tym było to, że jeśli interesujecie się trochę Lovecraftem, to nie czeka Was żadne zaskoczenie, żadna bliskość, ani pełzające po plecach ciarki czy znaki zapytania. Nic. Wygląda to, jakby zakończenie było robione na szybko albo bez żadnego większego pomysłu, co trochę nie dziwi, bo twórcy w trakcie całej gry nawiązują do takiej liczby mitów, że ma się ich dosyć. Całość, chociaż odwołuje się do twórczości Lovecrafta, przypomina raczej historię stworzoną na potrzeby papierowego RPGa ze Cthulhu albo pulpowego karcianego LCG od Fantasy Flight Games, aniżeli próbę oddania klimatu z opowiadań Lovecrafta. Chociaż, jak dla mnie, The Sinking City nawet tego nie robi dobrze. Mamy tu Dagona, Innsmouth'erów, Śródni Górat, Cthulhu, Hastura, Króla Wrzuci, EDA, czyli co za dużo, to niezdrowo. I kiedy nie bardzo podoba Wam się sama rozgrywka i towarzyszące jej mechaniki, zarówno walki, jak i te związane z zabawą w detektywa, a jedyna nadzieja w postaci angażującej historii jest przewidywalna, nieoryginalna i rozczarowująca, to niestety wpływa to na ostateczny odbiór. Na początku przyznaję, bo byłam zachwycona, bo naprawdę mam słabość do wszystkiego, co inspirowane jest twórczością Howarda i przymykałam oko na wiele niedoróbek. Dosyć szybko jednak wszystko osiągnęło u mnie tendencję spadkową, której zadowolenie z zabawy pod sam koniec gry było tak niskie, że musiałam zmuszać się do skończenia tytułu, który wręcz zaczął mnie męczyć i frustrować. Naprawdę szkoda, bo liczyłam, że The Sinking City okaże się lekko wadliwym, ale jednocześnie oryginalnym i zapadającym w pamięć tworem. Tak jak zrobił to dla mnie Vampir czy The Council, bo miał ku temu naprawdę ogromne szanse. Lokacje za to wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Czy to w czasie słonecznego dnia, deszczowej pogody, czy w momencie, gdy miasto zasnuwa mgła i bił z nich autentyczny klimat. Prosiło się aż, aby miasto reagowało na zdarzenia w grze, ale ono cały czas pozostaje takie samo, nie licząc maleńkich wyjątków. Błąkający się po drogach NPC dokładali swoją cegiełkę do absurdu produkcji. Bo na ulicach spotykaliśmy na przykład kobietę czytającą książkę w czasie deszczu, wytatuowanych kultystów czy ludzi maszerujących po ulicach z koszykiem wypchanym rozczłonkowanymi częściami ludzi, na co nikt nie zwracał najmniejszej uwagi. Co innego, gdy wybiegaliśmy z domu atakowani przez potwory, które rzekomo widzieli też mieszkańcy. Wtedy automatycznie zwykli mieszczanie uciekali w popłochu przed nami, a policjanci strzelali do mnie zamiast do bestii tylko dlatego, że miałam czelność wystrzelić do potwora, który depcze mi po piętach, aby mnie zamordować. Część z NPC-ów do tego kręciła się w kółko, materializowała z życia czy starała się przejść przez ścianę. Po pewnym czasie człowiek przywyka, ale i tak razi to w oczy. Nie lepiej mają się animacje, zwłaszcza w czasie dialogów. Dziwna mimika, szalone zachowanie ubrań, upiorny chłód czy fatalne modele postaci to tylko mała część fuszerki, jaką zobaczymy w czasie całej przygody. Nie mam za to najmniejszych zastrzeżeń do warstwy audio. Przez całą grę przykrywają nam podkreślające atmosferę utwory ambientowo-jazzowe, które mnie przypominały twórczość muzyki Cthulhiany. Jeśli swoją drogą macie ochotę na niepokojący i świetny jazz, to polecam przesłuchać. Dubbing też był w porządku i nie przypominam sobie, żebym miała do niego jakieś ale. I jak mogliście wywnioskować z recenzji, mnie The Sinking City rozczarowało. Spodziewałam się bugów i błędów i nieangażującej walki, bo na ten temat nasłuchałam się sporo. Liczyłam jednak na to, że historia mnie pochłonie i po przejściu jej co i róż będę wracać do niej myślami, jak to miewam w przypadku tytułów, które naprawdę mi się spodobały i pozostawiły po sobie jakiś ślad.
Tutaj historia ujdzie i od czasu do czasu trafi się coś ciekawszego, jak chociażby zadanie od bibliotekarki Joy, które chyba najbardziej zapadło mi w pamięć. Wreszcie widziałam przerost formy nad treścią, co w połączeniu z niedogodnościami i dziwnymi decyzjami twórców sprawia, że osobiście The Sinking City polecić nie mogę, chociaż odradzać też nie zamierzam. Jeśli jednak ktoś zadałby mi pytanie, czy warto zainwestować w ten tytuł ponad 20 godzin wolnego czasu, to zdecydowanie można spożytkować je lepiej. I to tyle. Dajcie znać, czy mieliście okazję zagrać w The Sinking City i czy Wasze zdanie jest zgoła inne od mojego. Chętnie zapoznam się z Waszymi komentarzami i innymi spostrzeżeniami na tą produkcję. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.